Szeptanki. Na podcast zaprasza Hanka. Bawcie się dobrze i badajcie tajemnice razem ze mną. W maju 1979 roku Steven Kubacki obudził się na porośniętym trawą pagórku i zerknął na swoją trzymaną w ręku książkę z cytatami Konfucjusza. I być może w takiej leniwej majówce z książką nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że Steven nie wiedział, kim jest, gdzie się znajduje, a nawet który mamy rok. Gdy udało mu się to ustalić, okazało się, że ocknął się w Pittsfield, około 1000 kilometrów na wschód od miejsca, gdzie, jak się potem dowiedział, prawie rok temu się utopił. W plecaku, który miał przy sobie, były poszlaki wskazujące na to, że przez ten rok żył jednak całkiem aktywnie. Miał bowiem ze sobą buty do biegania i koszulkę z maratonu w Wisconsin, choć nie miał pojęcia, skąd ją wziął. Pierwsza myśl, jaką miał na temat tych ubrań, brzmiała: to nie moje ciuchy. Podobnie nie kojarzył tych, które miał na sobie. Logika jednak dyktowała, że zarówno plecak, jak i ubrania muszą być jego. Podobnie jak mapy, z którymi najwyraźniej podróżował, choć nic mu nie mówiły. Chociaż czarna dziura w pamięci ewidentnie obejmowała ostatni czas, Kubacki miał wspomnienie z bardzo traumatycznej sytuacji, którą uznał za ostatnią, jaką pamięta. Znajdował się w Michigan. Był luty 1978 roku i było mu potwornie zimno. To właśnie wtedy zaczęła się historia, która opisywana potem przez gazety na forach internetowych i kanałach zajmujących się zagadkami była czasem traktowana jako miejska legenda. Nie ma jednak wątpliwości, że to zupełnie prawdziwa historia, opowiadająca o przygodzie turysty, który wyruszył na samotną, pieszą wycieczkę przez skute lodem jezioro Michigan. Steven pochodził z rodziny Polonusów mieszkających w małej miejscowości koło Springfield. Gdy wyruszył na wyprawę, miał 24 lata, studiował historię, ale nie był typem młodzieńca całkowicie oddanego książkom. Rozwój intelektualny łączył z pasją do wypraw po Europie, na przykład wspinaczkowych, a w planach miał już pracę w miejscowej gazecie. Kiedy wyruszył, początkowo nic nie budziło niepokoju rodziny, ale gdy po umówionym czasie powrotu chłopak nie dawał znaku życia, rodzina zdecydowała, że czas na reakcję. Ekipa ratunkowa 20 lutego, tuż przy brzegu zamarzniętego jeziora Michigan, odnalazła plecak Stevena i narty wraz z kijkami. Od porzuconego ekwipunku do środka jeziora prowadziły po lodzie ślady, które nagle zniknęły. Zupełnie jakby Steven po prostu rozpłynął się w powietrzu. Ponieważ ekipa poszukiwawcza nie była w stanie znaleźć Stevena, uznano, że lód się pod nim załamał, a on wpadł do lodowatej wody i utonął. Rodzina jednak nie uważała tego wyjaśnienia za prawdopodobne, bo przecież nie było logicznego powodu, dla którego chłopak miałby zostawiać plecak i narty na brzegu jeziora i świadomie iść po lodzie bez ekwipunku. A co gorsza, jak się wydaje, kompletnie bez celu. Być może udałoby się to wyjaśnić samobójstwem, ale przecież Steve miał udane życie. Realizował swoje pasje, dziewczyny nigdy nie dały mu porządnie w kość. Miał plany na przyszłość i poczucie bezpieczeństwa, bo ojciec zapowiedział, że niebawem przepisze na niego dom. Chłopak cieszył się życiem, nie wykazywał żadnych skłonności samobójczych, więc ojciec był przekonany, że musiało chodzić o coś innego. Mimo to Stevena ostatecznie uznano za zmarłego. Uczelnia pośmiertnie nadała mu tytuł absolwenta. Przez 15 miesięcy rodzina przeżywała prawdziwy koszmar, nie mogąc zrozumieć, co mogło się stać. Dlaczego ślady butów urwały się nagle, jeśli chłopak rzeczywiście utonął, to dlaczego i na to nie było ewidentnych dowodów na lodzie? Jeśli zaś 24-latek żyje, to jak poradził sobie w lodowatym chłodzie, bez wyposażenia, które zabrał, a potem zostawił? Jeśli się nie utopił i przez jakiś czas dawał sobie radę bez ekwipunku w lodowatym zimnie, gdzieś poza taflą jeziora i w końcu zamarzł, to gdzie jest ciało? Pytaniom nie było końca aż do maja 1979 roku, kiedy to Steven obudził się cały i zdrowy na zielonej trawce, będąc do tego w bardzo dobrej formie fizycznej. Wrócił do żywych w pobliżu domu swojej ciotki, June Bozek, i to do niej udał się po tym powtórnym narodzeniu. Jednak ani jej, ani później członkom swojej najbliższej rodziny nie potrafił wytłumaczyć, kim właściwie był przez ostatni rok, jakie wiódł życie, czym się pasjonował, gdzie mieszkał i z czego się utrzymywał. Najbliżsi cieszyli się wprawdzie do utraty zmysłów z powrotu Stevena, ale niepokoiła ich ta mrożąca krew w żyłach dziura w życiorysie syna.
On sam wywnioskował, że amnezja musiała nastąpić wskutek dramatycznych wydarzeń podczas wyprawy sprzed 15 miesięcy, kiedy potworne zimno i najwyraźniej jakieś poważne zagrożenie, samotność i bezradność spowodowały, że jego, powiedzmy, główna osobowość, zapewne by się chronić, po prostu się wyłączyła. A mimo to przez kolejny rok przecież jakoś funkcjonował. Ale Steven nie miał ochoty bez końca grzebać się w tej dziwnej sprawie i marnować na to kolejne miesiące u psychiatry. Uznał, że te wspomnienia nie są mu aż tak potrzebne. Może bez nich żyć, więc zamierza to właśnie robić. I tu nasuwa mi się jednak pewna wątpliwość. Czy faktycznie mógł nie być ciekaw, co się z nim działo? Czy wręcz przeciwnie, dokładnie zbadał życiorys swojego alter ego i coś mu się w nim nie spodobało, więc nie chciał o nim mówić. A może wszystko sobie przypomniał i nie chciał do tego wracać publicznie? Przecież mając koszulkę z konkretnego maratonu, być może udałoby się ustalić, jako kto się na niego zapisał. A potem już byłoby łatwiej zbadać, jakie inne dane powiązane są z nazwiskiem, które nosił przez ostatnie miesiące. Takie fakty jednak nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości. Czy to dlatego, że Steven ich nie poznał, czy też dlatego, że nie chciał się nimi dzielić. Po 1983 roku Steven uzyskał tytuł magistra językoznawstwa i doktorat z psychologii klinicznej. Historia brzmi niesamowicie i tajemniczo, ale sam mechanizm tego rodzaju utraty pamięci nie jest jednak niczym paranormalnym czy mistycznym. Być może bowiem chodzi tu o fugę dysocjacyjną. To inaczej ucieczka histeryczna, która polega na całkowitej utracie kontroli nad własną tożsamością oraz pamięcią na skutek przeżycia silnego urazu psychicznego lub długotrwałego konfliktu emocjonalnego. Pojawia się w wyniku doświadczeń wojennych, śmierci dziecka lub innych bliskich osób, u ofiar gwałtu lub innego rodzaju przemocy seksualnej, czy na przykład kataklizmów. Dysocjacyjne zaburzenia tożsamości obejmują także amnezję, osłupienie, zaburzenia transowo-opętaniowe, zaburzenia ruchu i czucia oraz osobowość mnogą, ale to już historia na inne szeptanki.